Kochani, no to witam Was na spotkaniu dotyczącym prawa naturalnego, chociaż o prawie naturalnym będzie tutaj chyba najmniej, ale będzie czas na prawo naturalne z całą pewnością. Nawet mi przyszedł do głowy taki sposób, jak sobie radzić w sądzie w celu udowodnienia, że jesteśmy człowiekiem. Mam już kazus niezły, powiem Wam szczerze, że do zabicia, ale to do zabicia w sensie zbicia z argumentami sędziego w razie W, ale to przy okazji. I to będzie taka chyba nienagrywana pogadanka. Okej, okay. Ja sobie, czy Wy macie gdzieś pod ręką te linki, które ja Wam podesłałam? Bo będzie fajnie się z nimi nawigowało nam. Macie gdzieś pod ręką? Ach, Wy nie możecie się odezwać. Zakładam, że macie. Dobra, ja też idę po nie. Słuchajcie, będę operowała tymi linkami. Ale przede wszystkim, dlaczego to spotkanie? Dlatego, że od czasu, kiedy pojawiła się ta rezolucja, a to był styczeń ubiegłego roku, nieustannie w sieci pojawiają się informacje, że ta rezolucja zakazuje szczepień. To jest absolutną, czy zakazuje przymusu szczepień. To jest absolutną nieprawdą. I tutaj dzięki Julii mamy ten materiał, mamy całą rezolucję. Ona jest wprawdzie w języku angielskim, ale możemy sobie ją przez translatora spokojnie przetłumaczyć. Jeżeli nie macie możliwości, to ja mam ją przetłumaczoną. I teraz do czego zmierzam? Weszłam sobie w tej chwili w Facebooka, bo wczoraj mną bardzo wzburzył ten materiał. Dlaczego wzburzył? Tymi wywieszanymi informacjami na drzewach, które dają nadzieję ludziom, bardzo fałszywą, że ta rezolucja ich uchroni. No niestety nie. Ta rezolucja tak naprawdę dąży do tego, żeby w bezpieczny sposób, bezpieczny, w sensie taki bezpieczny, żeby ludzi uspokoić, wyszczepić społeczeństwo. Jeżeli zapoznaliście się z treścią tej rezolucji, to po treści tej rezolucji wyraźnie to wynika. Ona w zasadzie, to jest wezwanie państw członkowskich Rady Europejskiej do zastosowania się do tych w zasadzie zaleceń. Czy teraz nie możecie mi dać znać, to jest najgorsze w tym wszystkim, że nie możecie mi dać znać, że macie tę wiedzę. Więc ja sobie postanowiłam wygooglować rezolucję Rady Europy na Facebooku i poczytać, jakie informacje się pojawiają w sieci. I tak na przykład jakaś Ania opublikowała informację w tym roku, dosłownie 26 stycznia, że 27 stycznia 2001 roku została przyjęta rezolucja Rady Europy, która zabrania wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi. I dalej, jedziemy. Zgodnie z punktem 7.3.1 zagwarantowane zostało, że obywatele zostaną poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe. Zgodnie z artykułem 7.3.2 zagwarantowano, że nikt nie będzie dyskryminowany w żaden sposób za niepoddanie się szczepieniu. Zagwarantowano, tak? Tak interpretują te przepisy. Kochani, kolejna rzecz, która się pojawia, ruch narodowy. I ja bardzo sobie cenię panią mecenas Tarnawek-Wóźdź za jej pracę i wysiłek, ale niestety, ja wysłuchiwałam też wysłuchania publicznego Komisji Zdrowia do spraw sanitaryzmu bardzo uważnie, wręcz spędziłam cały czas wysłuchując. Dałam sobie dużo czasu na to, natomiast co powiedziała... Społeczne, a nie inne, ja sobie googlując, a w zasadzie na Facebooku, wyszukując informacji, jakie pojawiają się informacje na Facebooku, znalazłam wypowiedź pani mecenas, która dokładnie to samo mówi, że ją puszczę. I puszczę nie dlatego, żeby ją zdyskredytować, tylko puszczę dlatego, że prawnicy używają takiej samej nomenklatury. A jak zobaczycie, co jest w rezolucji, jest zupełnie coś innego. Ja sobie ją tylko tutaj zacofam i wam ją puszczę. Nie wiem, czy będzie to słychać. Mam nadzieję, że tak. Puszczam. Która zabrania państwom członkowskim wprowadzania obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi lub wykorzystywania ich do dyskryminacji pracowników lub kogokolwiek, kto się nie zaszczepił. Zgodnie z punktem 7.3.1 zagwarantowane zostało, że obywatele zostaną poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będą wywierane naciski polityczne, społeczne, ani inne, by się zaszczepił, jeśli sam tego nie chce zrobić. Zgodnie z punktem 7.3.2 zagwarantowano, że nikt nie będzie dyskryminowany za to, że nie poddał się szczepieniu ze względu na ewentualne zagrożenie dla zdrowia
lub dlatego, że nie chce się poddać szczepieniu. Zgodnie z oficjalnymi danymi śmiertelność z powodu COVID w skali globalnej wynosi 0,15%. Nie dysponujecie Państwo żadnymi wiarygodnymi danymi. Okej. Ja już tutaj zostawię Facebook. Jak sami widzicie, od roku ponad po sieci, w mediach, w społecznościowych, na plakatach, w ulotkach ta informacja krąży. Martwi mnie najbardziej to, że to jest takie dawanie złudnej nadziei ludziom, że mają szansę oprzeć się na tym, na tej rezolucji. No niestety nie możemy. I ja wrócę do tej rezolucji za chwilkę, ale chciałabym najpierw przejść właśnie przez ten cały proces w ogóle definicji pojęć, a przede wszystkim od tego zacznijmy, czym jest Rada Europy. I bardzo bym chciała, jeżeli macie taką możliwość, prześledzić to razem ze mną. Czyli jesteśmy przy pozycji pierwszej, czyli przy linku pierwszym. Rada Europy. Co to jest według Wikipedii? Będę tutaj cytowała. Rada Europy jest to międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest, i tutaj jest cudzysłów, czyli domyślam się, że to jest cytat, osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich dostęp ekonomiczny i społeczny. I tutaj jest artykuł pierwszy Statutu Rady Europy. Realizując taki cel, organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka. Ja tutaj dałam też Wam informację do definicji praw człowieka. Prawa człowieka jest to koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter powszechny, obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi. Przyrodzony, przysługują każdemu samego faktu bycia człowiekiem. Bardzo istotne tutaj, będę zwracała uwagę teraz na te subtelne różnice. Człowiekiem. Niezbywalny, nie można się ich zrzec. Nienaruszalny, istnieją niezależne od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane. Naturalny, zwróćcie na to słowo uwagę, naturalny, obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową. Niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową. Czyli tak naprawdę nikt nie musi was legitymować. Na to zwracam uwagę. O tym będziemy rozmawiać przy okazji prawa naturalnego i tego, czy my mamy obowiązek się w jakikolwiek sposób określać, że jesteśmy człowiekiem. Nie musimy. Obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową. Ja będę bardzo często powtarzała pewne rzeczy. To jest taki nawyk trenerski, coachingowy. Ale dlatego, ponieważ jest to taki mechanizm utrwalania, także proszę nie miejcie mi tego za złe. Kolejne, niepodzielne. Wszystkie stanowią integralną i współzależną całość. Przepraszam. No i tutaj, tak? Czy my możemy włączyć nagrywanie? Jest nagrywanie. Dobra, a wy macie ma taką możliwość, możecie nagrywać. To jest nagrywane i jeżeli chcecie, to będzie to udostępniane. Jak najbardziej, oczywiście. No i teraz Międzynarodowa Encyklopedia Prawa Publicznego podaje, że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw zgodnie ze współczesnymi akceptowalnymi wolnościami wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją. Prawo jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo innego człowieka. To bardzo ważne, innego. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod tym względem swej godności i swoich praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem. To jest bardzo ważne w koncepcji prawa naturalnego, kochani. O tym będziemy też rozmawiać przy koncepcji prawa naturalnego i będę nawiązywała też do humanitaryzmu, do Voltaire'a, do Jana Jakuba Rousseau, ale to przy innych argumentach, przy prawie naturalnym. I to jest cytat artykułu pierwszego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. I o tej deklaracji będziemy rozmawiać na samym końcu. Czyli ja wychodzę tutaj już z tej definicji Rady Europy i przechodzę do statutu Rady Europy.
Statut Rady Europy zwany także londyńskim, kochani. Czy wszyscy, którzy wiedzą, co się dzieje na świecie, wiedzą, co to jest City of London? Zostawię to na tę chwilę. Traktat londyński, nie bez powodu zapewne. Umowa międzynarodowa powołująca do życia Radę Europy. Statut został podpisany 5 maja 1949 roku w Londynie przez 10 państw. Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. Po uzyskaniu wymaganej liczby 7 ratyfikacji wszedł w życie 3 sierpnia 1949 roku. Sporządzony w językach angielskim, francuskim. Depozytariuszem jest rząd brytyjski. Zarejestrowany, i teraz bardzo ważne, przez Sekretariat ONZ. Rada Europy, ONZ. Czy wam się kulki zderzają powolutku? Sporządzony 11 kwietnia 1951 roku. Obecnie jego stronami jest 47 państw, wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem Białorusi. Wracamy. Czyli mamy zdefiniowane już Radę Europy i mamy zdefiniowaną już, mamy już zdefiniowane prawa człowieka i statuty Europy. Z kontekstu Rady Europy wynika również pewna zależność państwo, tak? To są ustalenia, które ratyfikowały państwa, więc cytuję wam definicję państwa. To jest bardzo istotne, ponieważ my jesteśmy podlegli i zaraz powiem czemu, państwu i nie tylko. Państwo jest formą organizacji społeczeństwa mającą monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Monopol. Ma zdolność do nawiązywania, utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Jest często mylone z narodem i krajem. Dzisiaj, bo ja sobie śledzę, wprawdzie dzisiaj byłam mało aktywna na grupie, ale śledzę sobie wasze wpisy. Ktoś tutaj taki bardzo ładny, na dwa obrazki dał. Naród, serduszko i państwo, nie pamiętam co tam było, jakaś błyskawica czy coś nieprzyjemnego. I teraz mamy definicję politologiczną. Państwo jest przymusową organizacją wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, aby ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlające jego terytorium społeczeństwo, składające się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, podkreślam, warunki egzystencji korzystne odpowiednio do sił ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów. Definicja prawa państwa, definicja prawna. Prawne kryteria państwowości przyjęto na mocy pierwszej konwencji w Montevideo w 1933 roku. Określane jest następująco. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno mieć następujące elementy. Stałą ludność, suwerenną władzę, suwerenną podkreślam, określone terytorium wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość, oddzielone od innych granic, zdolność wchodzenia w stosunki międzynarodowe. I to jest Karta Bogoty 1948 rok i artykuł 10 głosi, państwa są równe pod względem prawnym, równe, mają równe prawa i równą zdolność do korzystania z tych praw oraz mają równe obowiązki. Prawa każdego państwa nie zależą od jego uprawnień do zapewnienia ich wykonywania, ale od samego faktu jego istnienia jako osoby na mocy prawa międzynarodowego. To jest bardzo ważne. Człowiek i osoba. Powtórzę raz jeszcze, kochani. Państwa są równe pod względem prawnym. Przy deklaracji praw człowieka to będzie bardzo istotne. Osoby. Zapamiętajcie to sobie albo zanotujcie. W razie czego wracajcie do mnie z tym pytaniem. Państwa są równe pod względem prawnym, mają równe prawa i równą zdolność do korzystania z tych praw oraz mają równe obowiązki. Prawa każdego państwa nie zależą od jego uprawnień do zapewnienia ich wykonywania, ale od samego faktu jego istnienia jako osoby. Sam fakt istnienia państwa jako osoby na mocy prawa międzynarodowego. Kryterium uznania państwa.
konwencje regionalne, konwencja była regionalną umową międzynarodową i ograniczyła się jedynie do państw amerykańskich. Tu zostawię to już tę konwencję. Bardzo istotnym argumentem jest to, że państwo jest osobą. W stosunkach między człowiek a państwo jesteśmy w stosunkach osobowych z punktu widzenia prawa. I ja to dzisiaj z Deklaracji Praw Człowieka wykażę, żeby nie było. Prosiliście się o to bardzo długo? Ja to wam z przyjemnością dostarczę. Żartuję. Ok, czyli mamy definicję państwa. Prawa człowieka mamy omówione. Bardzo ważne, żeby statut mamy omówiony. Sekretariat ONZ, bo powiedzieliśmy sobie, że został ten statut zatwierdzony przez sekretariat ONZ, więc musimy zobaczyć, czym jest ten sekretariat ONZ. Sprawdzamy. Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organ administrujący i koordynujący pracę ONZ. Instytucję sekretariatu wprowadziła Karta Narodów Zjednoczonych i tutaj jest artykuł 7 oraz rozdział 15. Do zadań sekretariatu obok bieżącego nadzoru prac zaliczono także sygnalizowanie Radzie Bezpieczeństwa, też to będziemy omawiać, o zagrożeniach dla świata i pokoju. I tutaj jest bardzo ważne, artykuł 102 nakazuje rejestrować w sekretariacie wszystkie umowy międzynarodowe. W latach 60. XX wieku, no to tak fajnie brzmi, ubiegłego wieku, na wniosek ZSRR oraz państw trzeciego świata przeprowadzono reorganizację sekretariatu w celu wprowadzenia zasady reprezentacji geograficznej. Sekretariat zatrudnia około 15 tysięcy pracowników. I to zostawimy na razie. Wiemy już, czym jest sekretariat. Sekretariat jest organem administrującym i koordynującym pracę ONZ. Padło tam hasło Organizacji Narodów Zjednoczonych. No to patrzymy, czym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, skoro sekretariat ją nadzoruje, koordynuje. Organizacja Narodów Zjednoczonych tylko muszę herbatkę wziąć, przepraszam was, bo mi zaraz zaschnie w ustach. Stawia sobie, przez gardło mi to przejdzie po prostu. Ale dobra. Powiedzcie, co ja myślę o Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ja zawsze o niej mówię jak o zorganizowanej organizacji terrorystycznej. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwoju współpracy między narodami oraz popieranie i przestrzeganie praw człowieka. Cele ONZ. Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków, rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i suwerennej równości, rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, humanitarnych oraz dotyczących praw człowieka. Praw człowieka. ONZ o tym decyduje. Na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań. Stanowienie ośrodka uzgadniania działania narodów w imię wspólnych celów. Członkostwo, organy, to zostawię. Historię przydałoby się, ale za mało mamy czasu. Karta Atlantycka i Deklaracja Narodów Zjednoczonych. To zostawię na tę chwilę. Bo czuję, że tracę głos. No to padło hasło Karta Narodów Zjednoczonych. Liga Narodów. Teraz przejdziemy do rezolucji. Organizacja międzynarodowa utworzona po I wojnie światowej, istniejąca w latach 1920-1946. Organizacja powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona, podczas paryskiej konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową. Statut Ligi został przyjęty przez paryską konferencję pokojową. Stał się on pierwszą częścią podpisanego 28 czerwca 1919 roku Traktatu Wersalskiego. Traktat Wersalski zostawię na kiedy indziej. Przechodzimy do definicji rezolucji.
Tak. Teraz już jesteśmy w domu. Rezolucja, definicja. Z łacińskiego resolutio, rozwiązanie. Czyli szukamy rozwiązań. Jest to zbiorowa uchwała, deklaracja powzięta przez jakieś zgromadzenie, komitet, zjazd, kongres w wyniku obrad, nieposiadająca przymiotu wiążącego. Nieposiadająca przymiotu wiążącego. Co to oznacza dla nas, kochani? Ok. I teraz pamiętacie te dwa zapisy, przypomnę, facebookowe, o których mówiła pani mecenas? Rezolucji. Mam ją w łapkach. Teraz cytuję te konkretne dwa punkty. 731, jeszcze sekundkę, bo mi się mam ekran telefonu odwrócony. Generalnie jestem przy punkcie 7. Naukowcy wykonali niezwykłą pracę w rekordowym czasie, tak stanowi ta rezolucja. Teraz rządy mają działać. Teraz rządy mają działać. Naukowcy zrobili, rządy mają działać. Całą rezolucję proszę przeczytajcie sobie, odróbcie naprawdę to zadanie. Zgromadzenie popiera wizję sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Popiera, że szczepionka COVID-19 musi być globalnym dobrem publicznym. Musi być, tak? Dobrem. Szczepienia muszą być dostępne wszystkim i wszędzie. Zgromadzenie wzywa zatem państwa członkowskie i Unię Europejską do. I teraz mamy punktów tych sporo. Wszystkie przeczytam 7. Wzywa do. W odniesieniu do rozwoju szczepionek przeciw COVID-19. Czyli wszystko idzie w kierunku szczepienia. Tylko tak mięciutko, jak ja to powiedziałam. Zapewnić wysokiej jakości badania, które są rzetelne i prowadzone w sposób etyczny zgodnie z odpowiednimi postanowieniami, bla, bla, bla. Konwencji o ochronie praw człowieka i godności, to zostawię. Zapewnić, wzywa do zapewnić, aby organy regulacyjne odpowiedzialne za ocenę i zatwierdzanie szczepionek przeciwko COVID-19 były niezależne. Doczytacie sobie. Wzywa do zapewnienia przestrzegania odpowiednich. Wzywa do wdrożenia skutecznego systemu monitorowania. Wzywa do wprowadzenia niezależnych programów odszkodowań. Wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na możliwości wykorzystania informacji poufnych przez kadrę kierowniczą firm. Wzywa do przezwyciężenia barier i ograniczeń wynikających z patentów i praw własności intelektualnej w celu zapewnienia powszechnej produkcji i dystrybucji szczepionek we wszystkich krajach i wśród wszystkich obywateli. I teraz interesujące nas punkty. 7.2.1. A nie, to są późniejsze, bo ten był chyba 7.3.1. Zapewnić poszanowanie, wzywa do zapewnienia poszanowania zasad równego dostępu do szczepionek podziału, gwarantując, że szczepionki będą dostępne dla ludności bez względu na płeć, rasę. Ale nas interesowały te dwa zapisy. Wzywa do. I teraz myśmy tam słyszeli o zakazie, a tu jest wezwanie do tego, by w odniesieniu do zapewnienia wysokiej absorpcji szczepionek dopilnować, aby obywatele byli poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że nikt nie jest pod presją polityczną, społeczną lub inną, aby się szczepić, jeśli nie chcą tego robić. W odniesieniu do zapewnienia wysokiej absorpcji, czyli mięciutko. 732, bo to są te, na których się najbardziej pochyla pani mecenas i wszyscy prawnicy w Polsce i pozostali. Dopilnować, wzywa do dopilnowania, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu niezaszczepienia ze względu na potencjalne zagrożenie. Czy wy tam gdzieś widzicie słowo zakaz? Bo ja nie, kochani. Nie dość, że to jest wezwanie do profilaktyki szczepiennej, tylko na miękko, delikatnie, żeby ludzi nie wystraszyć tak de facto. Tu dwa, rezolucje nie są aktem wiążącym prawnie. Nie będę wam już cytować pozostałych zapisów, bo głównie wzywa też do, i te punkty już nasi prawnicy pomijają, podjęcia wczesnych, skutecznych środków w celu przeciwdziałania dezinformacji i dezinformacji i wahaniom dotyczącym szczepionek przeciwko COVID. Te miękkie działania mają spowodować to, że ludzie się nie będą bać
To tylko temu ma służyć. Ten 731 i 732. Wzywa do rozpowszechnienia przejrzystych informacji na temat bezpieczeństwa i możliwości skutków ubocznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się dezinformacji. Tam nie ma ani razu słowa zakaz. Czy wy uważacie, że ta rezolucja chroni nas i zakazuje przed przymusem szczepień? Zakładając te dwa argumenty, że nie ma tam słowa zakaz i że rezolucje nie są wiążące prawnie. Ale dobra, wracamy teraz do... Wróciłam tam wam, ojejku, uciekło mi to okno. Wróciłam wam jeszcze tutaj... Przepraszam. Tak? Ale też nie pisze, że jest nakaz. Czyli jest to wolna... bez znaczenia. Jeżeli prawnik, bo inaczej, wytłumaczę wam to w ten sposób. Język prawniczy to nie to samo, co... Dobrze, jeszcze raz. Język prawniczy to nie to samo, co język prawny. Język prawny z punktu widzenia prawa jest bardzo precyzyjny. Jeżeli nie ma słowa zakaz, to sami rozumiecie. To przede wszystkim nie jest dokument wiążący prawnie. To jest wezwanie. Ja tu jeszcze przeczytam jedną rzecz na samym końcu, może to wrócę jeszcze do tej rezolucji. Tylko dajcie mi chwilkę, bo ona mi się otwiera tak przez pół telefonu, muszę ją przewijać. Także proszę chwilkę cierpliwości. No dobra, mi się przewina. Teraz przejdę do samego końca tej rezolucji. Podsumowanie. W odniesieniu do rezolucji 7327 w sprawie demokracji stojących w obliczu pandemii COVID-19 zgromadzenie potwierdza, że parlamenty jako fundamentalne instytucje demokracji muszą nadal pełnić swoją potrójną rolę reprezentacji ustawodawstwa i nadzoru w okolicznościach pandemii. Zgromadzenie wzywa zatem parlamenty do wykonywania tych uprawnień, mamy tam nadzór, tak? W stosownych przypadkach również w odniesieniu do opracowania, przydzielania i dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19. To jest ostatni punkt, ósmy tej rezolucji. Sami wyciągnijcie wnioski, czy tą rezolucją możemy się bronić gdziekolwiek. Ale to nic, kochani. Koniec będzie dramatyczny, niestety, ale musimy być na to przygotowani. Jeżeli chodzi... Jeszcze mi się ten telefon przekręca, sekundkę. Mam problem z ekranem. Mam nadzieję, że teraz mi się uda go ustawić. Wrócę na chwilkę do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, bo rozmawialiśmy o Radzie Bezpieczeństwa ONZ i o rezolucjach. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ to są takie bardzo specyficzne rezolucje, bo to są uchwały jednego z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie mają rezolucje Rady Bezpieczeństwa dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a zwłaszcza decyzje o zastosowaniu sankcji niewymagających użycia siły zbrojnej. Sankcji. Artykuł 41 karty oraz decyzje o sankcjach zbrojnych 42 karty. Jako jedyne spośród rezolucji uchwalanych przez organy ONZ mają moc prawnie wiążącą dla państw na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Decyzje o sankcjach zbrojnych. Jeszcze raz przeczytam. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uchwały jednego z sześciu głównych organów Organizacji Zjednoczonych. Szczególne znaczenie mają rezolucje Rady Bezpieczeństwa dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a zwłaszcza decyzje o zastosowaniu sankcji niewymagających użycia siły zbrojnej, artykuł 41, oraz decyzje o sankcjach zbrojnych, 42 karty. Jedyne spośród rezolucji uchwalanych przez organy ONZ, a weźcie pod uwagę, że Rada Europy jest organem ONZ, mają moc prawnie wiążącą dla państw na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Rozumiecie konsekwencje tych rezolucji? Tamta nas nie chroni, a tamta sankcje zbrojne. Ich legalność nie może być kwestionowana, nie podlega także kontroli sądowej ze strony Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Cóż, odzieram was ze złudzeń, kochani. Ale chcieliście prawdziwego prawa, a nie tego, co nam fundują od 2 lat prawnicy, którzy biegają po Facebooku i pokazują rezolucja raz ochroni. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, w jakim jesteście niebezpieczeństwie. I dlaczego ja od 2 lat sieję histerię na Facebooku, a nazywany jestem głupią wróżką, kochani. Ja nie jestem głupią wróżką. Ja jestem świetnym prawnikiem. Tak, Haniu? A nie, czy ja mogę coś powiedzieć, Ewo? Tak, słucham ciebie.
Ewo, tak, rezolucje nie są prawem, po pierwsze, a po drugie, wszyscy prawnicy zawsze mówią, że jak coś nie jest zakazane, to jest kazane. My się tutaj nie rozumiemy. Rezolucje nie są wiążące prawnie, ale czy ty usłyszałaś, czym jest rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ? Tak, ja się zgadzam, że my jesteśmy skorumpowani w tej chwili. Nie, nie, nie. To nie jest korupcja. To są rezolucje, które respektowały wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Polska. I to są rezolucje, jeszcze raz przeczytam. Tak Ewo, ja cię rozumiem, tylko że ja mówię o tym, że my jako człowiek... Wyobraźcie sobie, do tego wrócimy w sprawie naturalnym. Ja chcę wam powiedzieć, w jakim jesteśmy w tym momencie zagrożeniu. Jeżeli oni ogłoszą w tym momencie, a do tego dążą, stan, który według Rady Bezpieczeństwa, a która stoi na straży, tak, w cudzysłowie, naszego bezpieczeństwa, to oni mogą powołać się na ten artykuł 41, nie wymagający użycia siły zbrojnej. A co będzie, jak użyją artykułu 42? I nie można się odwołać do Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowego. Ale okej, spoko.